Także dobry wieczór Państwu, witam serdecznie na kolejnym webinarze pracowni. Dzisiaj kontynuujemy temat leśny, który będzie prezentował Augustyn Mikos. Augustyn jest kampanierem leśnym w Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, ale od lat działa aktywistycznie na rzecz lasów. Jest też autorem, czy współautorem raportu, który pracownia wydała w zeszłym roku, Lasy poza kontrolą. W tym roku razem z obecnym również Michałem Kolbuszem, który będzie też odpowiadał na Państwa pytania po prezentacji, już właściwie skończyli raport na temat biomasy, który też wyjdzie niebawem. Już w najbliższym tygodniu będzie dostępny, będziemy o tym mówili, ogłaszali i tak dalej. Także tak to wygląda. Michał jest również kampanierem, pracuje razem z Gutkiem z nami w pracowni i robi badania na temat lasów, jest researcherem, jak to się mówi współcześnie. Także tak, zapraszam serdecznie i oddaję głos Augustynowi i Michałowi, tylko Michał ma chyba jakieś problemy z mikrofonem, póki co. To ja tylko jeszcze dodam, że ten webinar mogliśmy zorganizować dzięki dofinansowaniu z funduszy norweskich w ramach projektu Aktywni Obywatele. Lasy są wspólne ruchy i organizacje mają prawo współdecydować. Więc bez dłuższych wstępów od razu przejdę do prezentacji. Jej tematem będzie wykorzystanie biomasy drzewnej w produkcji energii w Polsce i Unii Europejskiej. Na samym początku dam taki króciutki wstęp, żeby wytłumaczyć, czym jest ta biomasa drzewna, jakie są jej rodzaje, a potem przejdę do części, w której będę mówił o tym, jak ona jest wykorzystywana do produkcji energii. Okej, więc co mamy na myśli, mówiąc biomasa drzewna? Tak krótko ją definiując, biomasa drzewna to biomasa powstała ze szczątków drzew i krzewów pochodzących z lasów, z rolnictwa, z sadów lub z innych źródeł. Czyli na przykład takie odpady pozrębowe, które tutaj widzimy, na jakiejś wycince w lasach, mogą być uznane za biomasę drzewną. Odpady z przemysłu drzewnego, widzimy tutaj jakieś ścinki z tartaku, też mogą być uznane za biomasę drzewną. Biomasa drzewna to też drewno, takie, którym palimy na przykład w kominkach czy w piecach, to jest również biomasa drzewna. Biomasa drzewna może być też pochodzenia rolniczego, to jest akurat uprawa gatunku szybko rosnącego, rolnicza, typowa. To też jest biomasa drzewna, czyli jeśli będziemy mówić na temat biomasy drzewnej, to będziemy rozumieć te wszystkie rzeczy, będziemy mieć na myśli te wszystkie rzeczy. Biomasa drzewna to też całe drzewa wycinane w tym celu, żeby wyprodukować energię. To zdjęcie akurat zostało zrobione za południową granicą. Dziękujemy tutaj organizacji Wilk, która to zdjęcie udostępniła. To są drzewa wycięte na Słowacji i użyte później do produkcji energii. No, czasami te drzewa są mniejsze, czasami większe. Tutaj znowu zdjęcie zrobione przez Stowarzyszenie Wilk, takich sporo większych kłód drewna wykorzystanych do produkcji energii. Jednak drewno palone w instalacjach energetyki rzadko i w domach też bardzo często jest przetwarzane, tak? Czyli nie palimy raczej takich dużych kłód, nie wrzucamy ich do pieca, tylko raczej to drewno jest przetwarzane w jakiś sposób. Drewno lub odpady poprzemysłowe czy po konsumpcyjne. No i może być palone w formie brykietów, zrębków, przepraszam, peletu, w formie peletu, zrębków drzewnych czy brykietów. Czyli w czasie tej prezentacji, kiedy będzie się pojawiać termin biomasa drzewna, będziemy mieć na myśli wszystkie te formy
i rodzaje biomasy drzewnej, które właśnie teraz pokazałem. I oczywiście różne inne, które trudno wszystkie byłoby tutaj wymienić. Ważne jest też, żeby rozróżnić takie dwa podstawowe rodzaje biomasy drzewnej, czyli biomasę pierwotną i biomasę wtórną. Czym te dwa rodzaje biomasy się różnią? W zasadzie można powiedzieć, że większość biomasy, która jest palona w Polsce, pochodzi z lasu. Tak? Większość tego drewna, które palimy, rośnie w lasach, zanim zostanie spalone. Z tym, że tak, biomasa pierwotna to taka, która jest pozyskana w lesie specjalnie po to, żeby być wykorzystana do produkcji energii. Jeśli zobaczycie teraz na tą infografikę tutaj, zielone linie, zielone strzałki pokazują drogę biomasy drzewnej z lasu do miejsca, w którym jest przetworzona na energię. No więc tak, jeśli pozyskamy drewno w lesie, jest to drewno opałowe i potem spalimy je w gospodarstwie domowym, w jakimś piecu, czy w kominku, no to będzie biomasa pierwotna. Jeśli pozyskamy taką biomasę, przetworzymy ją w jakimś zakładzie peletowania na przykład i spalimy ją w elektrowni lub w elektrociepłowni, to wciąż będzie to biomasa pierwotna, jeśli ona nie została pozyskana w innym celu i nie została wykorzystana najpierw w innym celu, a potem dopiero spalona. Biomasa wtórna jest troszeczkę inna. To znaczy, są to raczej odpady lub drewno, które już wcześniej zostało wykorzystane do tego, do jakichś innych celów i dopiero po wykorzystaniu do innego celu jest spalone. Czyli na przykład mamy drewno, które jest pozyskane w lesie, robimy z niego papier, potem mamy tak zwany black liquor, czyli odpad z papierni i ten odpad jest spalony w celu produkcji energii. Albo kolejna strzałka, która pokazuje tutaj do tartaku, pozyskujemy drewno w tartaku, ono jest gdzieś tam przetworzone, potem są wyprodukowane z niej jakieś produkty, meble na przykład, ale część tego drewna, nie całe to drewno jest wykorzystane, jego część jest odpadem, i ten odpad jest spalony w elektrowni lub w elektrociepłowni, czy na przykład przerobiony na pelet i potem spalony w domu. To rozróżnienie jest bardzo ważne, ponieważ wpływ na bioróżnorodność i na klimat tych dwóch rodzajów biomasy, biomasy pierwotnej, tej, którą pozyskujemy specjalnie po to, żeby spalić w lesie, i biomasy wtórnej, czyli tej, którą uzyskujemy przy okazji jakiejś innych procesów produkcji lub która jest odpadem, ten wpływ na bioróżnorodność i klimat będzie diametralnie różny. Krótko mówiąc, wykorzystanie pierwotnej biomasy leśnej do produkcji energii jest niekorzystne dla, bardzo upraszczając, niekorzystne dla klimatu i bioróżnorodności. Wykorzystanie biomasy wtórnej no jest oczywiście o wiele mniej kontrowersyjne i mniej szkodliwe. No to po tym krótkim wstępie chciałem powiedzieć kilka słów na temat takiego kontekstu dotyczącego wykorzystania biomasy drzewnej w produkcji energii w Unii Europejskiej. Dlatego, że to w jaki sposób definiowana jest biomasa leśna i jakie regulacje jej dotyczą na poziomie Unii Europejskiej ma bardzo duży wpływ na to, ile jej jest palonej w Polsce. A więc tak, kwestie wykorzystania biomasy drzewnej w produkcji energii reguluje na poziomie Unii Europejskiej dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, tak zwana dyrektywa RED, czy po prostu RED, Renewable Energy Directive. W tej dyrektywie biomasa drzewna uznana jest za odnawialne i niskoemisyjne źródło energii, które kwalifikuje się do dopłat, do wsparcia finansowego przeznaczonego na odnawialne źródła energii, a poza tym zalicza się do spełniania celów w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym państw członkowskich Unii Europejskiej i też samej Unii Europejskiej. Ta dyrektywa została wprowadzona w 2009 roku. Jej celem było oczywiście ograniczenie
zmian klimatu i promowanie tych odnawialnych źródeł energii. To jest bardzo ważne, ponieważ zaliczenie biomasy drzewnej do tych OZE i zaliczanie jej do spełniania celów w zakresie OZE, a także dopłaty do OZE, które poszły na bioenergetykę od 2009 roku, stały się takim motorem wzrostu sektora bioenergetyki ogólnie i sektora bioenergetyki opartego na biomasie drzewnej bardziej szczegółowo. No w tych ostatnich 10 latach od 2009 roku ilość energii produkowanej w sektorze bioenergetyki wzrosła o około połowę, z około 100 milionów ton ekwiwalentu ropy do około 150 milionów ton ekwiwalentu ropy. To jest całkiem dużo i tylko w ciągu ostatnich 5 lat powiedziałem, że motorem tego rozwoju sektora bioenergetyki są dopłaty. W ciągu tylko ostatnich 5 lat w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej przeznaczono 105 miliardów euro na dopłaty do bioenergii. Tutaj mówimy o całej bioenergetyce, nie tylko tej opartej na spaleniu biomasy drzewnej, ale gro tych pieniędzy i tej energii wytwarzanej w sektorze bioenergetyki pochodzi ze spalania drewna, jak zaraz powiem i pokażę. No i właśnie, jak to jest z tą biomasą drzewną? Ile energii z niej produkujemy? No niestety wciąż w Unii Europejskiej, to są dane z 2016 roku, najnowsze dane, które takie bardziej szczegółowe, które udało nam się zagregować. W 2016 roku wciąż niestety 83% energii w Unii Europejskiej pochodziło z paliw kopalnych, z nieodnawialnych źródeł. 17% pochodziło z odnawialnych źródeł energii. I teraz bardzo ważna informacja, ponieważ zwykle kojarzymy odnawialne źródła energii z panelami fotowoltaicznymi albo z jakąś energią, z wiatrakami, tak, czy z energią otoczenia, chociażby z pompami ciepła. Większość energii odnawialnej w Europie to jest bioenergia. Tylko 40%, 41% to są te źródła odnawialnej energii, które, tak można powiedzieć, powszechnie uważamy za odnawialne źródła energii, 60% większość to jest bioenergia. I biomasa. No, okej. Okay. Biomasa drzewna odpowiada znowu za 60% tej bioenergii. Jeśli pamiętacie ten poprzedni wykres kołowy, który był pokazany, to te 17% odnawialnych źródeł energii zawiera się tutaj w tym pierwszym wykresie kołowym po lewej stronie. 41% to pozostałe OZE, 59% to biomasa energetyczna. I teraz tak, z tej biomasy energetycznej, bioenergii w ogóle, około 60% to jest biomasa drzewna, z czego połowa pochodzi bezpośrednio z lasu, to pierwotna biomasa drzewna. Większość z niej pozyskiwana jest w Unii Europejskiej, tylko 4% pochodzi z importu i zdecydowana większość jest wykorzystywana w sektorze grzewczym i chłodniczym. 75% tej biomasy energetycznej jest wykorzystywana w sektorze grzewczym i chłodniczym. Elektroenergetyka jest też ważnym konsumentem i transport na ostatnim. Skąd pochodzi ta masa drzewna i ile drzew musimy wziąć, ile drewna musimy pozyskać, żeby zasilić cały ten sektor bioenergetyki? No tak, to są dane z raportu Wspólnego Centrum Badawczego przy Komisji Europejskiej, opublikowanego w 2021 roku, kilka miesięcy temu, w tym momencie już nawet kilkanaście. I ten raport pokazuje, zagregował dane dotyczące tego, z jakich źródeł pochodzi wykorzystywana do produkcji energii w Unii Europejskiej. Ten szary słupek, czy szara część słupka oznacza biomasę niewiadomego pochodzenia,
której nie da się przyporządkować do żadnego źródła, ponieważ deklarowane przez państwa członkowskie źródła biomasy drzewnej są niestety niższe niż deklarowane wykorzystanie. To znaczy, że część tej biomasy nie wiemy skąd pochodzi, ale prawdopodobnie pochodzi bezpośrednio lasów. Tak zakładają sami autorzy tego raportu Wspólnego Centrum Badawczego. Zielona część to jest primary wood, czyli biomasa pierwotna, biomasa drzewna pierwotna, która w większości pochodzi z lasów. Czyli jak sobie zobaczymy na ten słupek, no około połowa tej biomasy drzewnej, którą tutaj widzimy, no która jest spalana w celu wyprodukowania energii, pochodzi bezpośrednio z lasów albo jest niewiadomego pochodzenia, czyli prawdopodobnie pochodzi z lasów. Ile tego drewna jest pozyskiwanego w lasach na potrzeby sektora bioenergetyki? No 250 milionów metrów sześciennych rocznie. Tyle było pozyskane w 2015 roku. Dla porównania to jest około połowa drewna pozyskiwanego w Unii Europejskiej i to jest tak mniej więcej 6 razy tyle drewna, ile się pozyskuje rocznie w Polsce. Więc tyle tej biomasy drzewnej pochodzącej prosto z lasów palimy co roku w Unii Europejskiej, żeby wyprodukować energię. Oczywiście ta energia jest produkowana nie tylko w elektrowniach czy elektrociepłowniach, nie tylko w sektorze energetyki, wciąż w większości w domach, ale duża część też jest palona w dużych instalacjach. Jak to się przekłada na presję gospodarczą na lasy? Na początku warto powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich 20 lat pozyskanie drewna w lasach Unii Europejskiej wzrosło bardzo mocno. Około 100 milionów metrów sześciennych rocznie. Około 100 milionów metrów sześciennych rocznie to pozyskanie jest większe niż 20 lat temu pod koniec XX, na początku XXI wieku. To jest wzrost o 24%. Dla porównania znowu 100 milionów metrów sześciennych rocznie to jest ponad 2,5 razy więcej niż się pozyskuje w Polsce. Czyli tak jakbyśmy pozyskiwali teraz w całej Unii Europejskiej 2,5 razy więcej niż się pozyskuje w Polsce rocznie, niż to było 20 lat temu. To jest ten wykres górny, tak, który tutaj pokazuje ten trend w ciągu ostatnich 20 lat. Bardzo duża część tego wzrostu jest spowodowana wzrostem pozyskania drewna energetycznego w europejskich lasach. To są dane Eurostatu i te dane nie pokazują całej skali, ponieważ tutaj głównie jest zawarte to, co państwa członkowskie uznają za drewno opałowe. To nie jest całe drewno energetyczne, ale to pokazuje też trend wzrostu pozyskania tego drewna energetycznego w Unii Europejskiej. Więc ta ilość w porównaniu do 2000 roku jest wyższa o 66% i o 46 milionów metrów sześciennych. Czyli jak sobie to porównacie, około połowy tego wzrostu pozyskania drewna w europejskich lasach w ciągu ostatnich 20 lat odpowiada drewno energetyczne, palone w celu produkcji energii. Ok. Czyli można powiedzieć, że z całą pewnością, z całym przekonaniem można powiedzieć, że ten rozwój bioenergetyki i stawianie na uznawanie drewna za odnawialne źródło energii i dopłaty do tego powoduje, że pozyskuje się więcej drewna w europejskich lasach. Część z tego drewna mogłoby po prostu tam zostać. Jakie są tego skutki dla różnorodności biologicznej? Jakie są tego skutki dla zachowania lasów? To jest zdjęcie, które mogę wam pokazać dzięki uprzejmości Estonian Fund for Nature, organizacji, z którą współpracujemy. Oni przeprowadzili takie dochodzenie i udało im się prześledzić łańcuch dostaw z zakładu wytwarzającego pellet, który jest sprzedawany potem właśnie do instalacji energetycznych, eksportowany poza Estonię. Udało im się prześledzić pochodzenie tej biomasy, która jest przetwarzana na pellet, właśnie do tego miejsca.
No i jak widzicie, no, to drewno pochodziło akurat w tym przypadku z, po prostu ze zrębu zupełnego. Podobne przypadki udało się prześledzić w innych państwach, między innymi w Rumunii, gdzie w Karpatach rumuńskich, gdzie są zachowane jedne z ostatnich starodrzewów, lasów praktycznie pierwotnych w Unii Europejskiej. To jest kontekst taki unijny. Chciałem pokazać, jak ta kwestia wygląda w Europie. Jak wygląda sprawa wykorzystania biomasy drzewnej i drewna do produkcji energii w Polsce? Otóż znowu, wydaje nam się, że produkujemy odnawialną energię z energii wiatru czy z energii słońca, wody. Ponad połowa tego OZE w Polsce to jest drewno, tak? Czy biomasa drzewna. To jest akurat napisane drewno, ale to jest biomasa drzewna i większość naszych OZE to jest bioenergia. W zasadzie 80% energii z odnawialnych źródeł, którą produkujemy w Polsce, to jest bioenergia, drewno i pozostałe. Czyli zdecydowanie dominuje to drewno. Skąd pochodzi to drewno i ta biomasa drewna, która jest wykorzystywana, a może nie, najpierw jacy są konsumenci, najwięksi konsumenci, największe sektory konsumujące tą biomasę drewną w Polsce. Otóż tak jak już mówiłem, no największym konsumentem wciąż są gospodarstwa domowe. One wykorzystują około 10-12 milionów metrów sześciennych drewna i innej biomasy drzewnej rocznie i ta wartość się praktycznie nie zmienia od 10-15 lat. W zasadzie oscyluje wokół tych 10-12 milionów metrów sześciennych. To ten sektor i ci konsumenci, którzy odpowiadają za wzrost wykorzystania biomasy drzewnej do produkcji energii w ostatnich latach, to jest przede wszystkim energetyka, sektor energetyki, elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie, zarówno te komercyjne, jak i te przemysłowe przy zakładach przemysłowych i także przemysł drzewny i papierniczy. Wykorzystanie biomasy drzewnej w tym pierwszym sektorze, o którym mówiłem, czyli w energetyce, w ciągu ostatnich 15 lat, niedokładnie ostatnich 15 lat, ale między 2004 a 2019 roku to wykorzystanie wzrosło 140 razy. Ja się teraz nie pomyliłem, 140 razy z 35 tysięcy metrów sześciennych do około 5 milionów metrów sześciennych w 2019 roku. Przemysł drzewny też zanotował bardzo duży wzrost, z tym, że w tym przemyśle drzewnym i papierniczym w większości palona jest po prostu biomasa drzewna, odpady, które są po prostu produkowane przez te same zakłady, które je wykorzystują. Czyli mamy jakiś tartak, mamy jakąś papiernię, mają odpady, mają ten black liquor, czy jakieś ścinki i one są wykorzystywane, czy trociny, one są wykorzystywane do produkcji energii na miejscu. Ważnym sektorem jest rolnictwo, inne sektory wykorzystują też biomasę drzewną, ale można tak naprawdę je pominąć. Warto powiedzieć też, że w rolnictwie też pali się samo co 20 lat temu. Czyli wniosek jest taki, najwięcej palą wciąż gospodarstwa, ale znaczenie sektora energetyki rośnie bardzo szybko. W ciągu ostatnich 5 lat ilość tej wykorzystywanej biomasy drzewnej wzrosła 140 razy. Bardzo dobrze widać to na tym wykresie tutaj. On pokazuje właśnie wykorzystanie biomasy drzewnej do produkcji energii w Polsce. Różne kolory pokazują różne sektory. W 2000 roku praktycznie nie istniała. W 2019-2020 roku to już jest, tak jak mówiłem, 20%. Wzrost o 13 582%, czyli prawie 140 razy. No i ten ogólny wzrost, ile więcej tej biomasy drzewnej palimy każdego roku, też robi całkiem spore wrażenie, ponieważ w 2020 roku było to 23 miliony metrów sześciennych biomasy drzewnej. Dla porównania, pozyskanie drewna w Polsce roczne, no,
oscyluje wokół 30 kilku, 40 milionów około metrów sześciennych rocznie. Czyli można powiedzieć, że około połowa drewna, którego pozyskuje w Polsce, wreszcie trafia do kominków, do instalacji biomasowych. Nie mówię, że wszystko to jest drewno, które zostało specjalnie po to pozyskane w lesie, żeby je spalić. Są to na pewno też odpady, ten właśnie black liquor, czy jakieś drewno poprzemysłowe, pokonsumpcyjne w części i tak dalej, ale no nie zmienia to faktu, że połowę tego drewna wreszcie w ciągu roku trafi do spalenia i pójdzie z dymem. I ten wzrost wykorzystania biomasy drzewnej, tak jak już mówiłem, w dużym stopniu jest spowodowany rozwojem sektora bioenergetyki. Tylko w ciągu ostatnich 15 lat moc zainstalowana tylko w elektroenergetyce wykorzystującej biomasy wzrosła, przepraszam, nie tylko w elektroenergetyce, w ogóle instalacji wykorzystujących biomasę wzrosła siedmiokrotnie. Ze 190 MW do ponad 1500. Więc no tutaj nie ma wątpliwości. Te dane dotyczące wzrostu mocy zainstalowanych w połączeniu z tym, ile biomasy drzewnej wykorzystuje energetykę, no nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że to właśnie ten rozwój sektora bioenergetyki w dużym stopniu sprawia, że palimy więcej tej biomasy drzewnej. No tutaj tylko taka mapa, żeby pokazać różne instalacje, właśnie te ciepłownie, elektrociepłownie i elektrownie, które spalają biomasę drzewną w Polsce. No jest ich całkiem sporo, tak? Jest ich całkiem sporo, to nie jest jakiś niszowy temat. Żeby tak zobaczyć, jak wygląda taka instalacja. To jest elektrociepłownia Siekierki w Warszawie. Największy dostarczyciel ciepła w Warszawie i też w zasadzie, o ile się nie mylę, jedna z większych elektrociepłowni w ogóle w Polsce. Ona w większości pali węgiel, ale jest tutaj też plac biomasowy, do którego jest dostarczana biomasa. W przypadku tej elektrociepłowni mamy pewność, że przynajmniej część biomasy drzewnej to pierwotna biomasa drzewna, którą oni palą, pochodząca z lasów państwowych. To jest największa instalacja paląca biomasę drzewną w Polsce. Elektrownia Połaniec z tak zwanym zielonym blokiem, który przez jakiś czas był największym blokiem biomasowym na całej Ziemi w ogóle, na całym świecie. Ona jest zasilana w większości biomasą drzewną. Według deklaracji samych pracowników elektrowni Połaniec. Biomasa drzewna, która jest tam spalana, pochodzi też z lasów państwowych, między innymi z Trzebieży, więc jest to też pierwotna biomasa drzewna, biomasa leśna. Ta instalacja pali, a przynajmniej paliła w latach 2011-2016 około 1 miliona ton, to nie jest przesadą, 1 miliona ton biomasy drzewnej rocznie, co odpowiada około 2 milionom metrów sześciennych drewna, gdybyśmy to tak przeliczyli. Gdyby trzeba było przerobić, gdyby cała ta biomasa pochodziła z wycinek, gdyby przerabiać te drzewa, no to w większości to byłaby to taka ilość. Skąd pochodzi biomasa, którą palimy w elektrowniach, elektrociepłowniach, w domach jednorodzinnych, gdziekolwiek? Odpowiedź jest taka, że nikt tego do końca nie wie. I to jest bardzo duży problem. Niestety nie ma w Polsce systemu, który by monitorował skutecznie pochodzenie biomasy drzewnej spalanej we wszystkich tych miejscach, których powiedziałem. Są jakieś próby szacowania tego. My też takie próby podejmowaliśmy, ale polska administracja już od 10 lat, to jest kwestia, która nie zależy w zasadzie od żadnego rządu, bo tu mieliśmy już jakiś szereg rządów od wtedy. Od ponad 10 lat
za każdym razem, kiedy składa raporty dotyczące postępów w promowaniu odnawialnych źródeł energii w Polsce, mówi, że nie wie, po prostu skąd ta biomasa drzewna pochodzi. No jakąś tam próbę oszacowania tego jakaś próba oszacowania tego została podjęta przez Ministerstwo Gospodarki w 2006 roku i ministerstwo oszacowało, że połowa tego drewna pochodziła z pozostałości pozrębowych i drewna pozyskanego w lasach. Połowa. Jeśli taka sama ilość, jeśli te proporcje byłyby podobne w tym momencie, oznaczałoby to, że około 10 milionów metrów sześciennych drewna pozyskiwanego w lasach trafia do spalenia bez żadnego przetworzenia wcześniej. Jaki ma to wpływ? Jaki ma wpływ na pozyskanie drewna w lasach, na ten rozwój sektora bioenergetyki w Polsce i w ogóle wykorzystania drewna do produkcji energii w Polsce? Tutaj znowu wykresy, jak widzicie, ja lubię wykresy. One pokazują dwie rzeczy. Ten u góry pokazuje wzrost pozyskania samego drewna opałowego w Polsce w latach 2006-2019. Drewno opałowe to jest to, które jest sprzedawane głównie detalicznie. No i w 2019 roku to było już 5 milionów metrów sześciennych. Tak jak już mówiłem wcześniej, około 40 milionów sześciennych się pozyskuje w Polsce drewna w ogóle rocznie. To, co jest bardzo ciekawe, to jest wzrost sprzedaży pozostałości pozrębowych. On zanotował te pozostałości pozrębowe, czyli to, co pokazywałem na samym początku, na pierwszym w zasadzie slajdzie, na pierwszym zdjęciu w czasie tej prezentacji, no notuje w ciągu ostatnich lat bardzo, bardzo szybki wzrost. W 2020 roku to już było 800 tysięcy metrów sześciennych. Oprócz tego w polskich lasach pozyskuje się tak zwany inny rodzaj drewna energetycznego, tak zwany sortyment S2AP i według regulacji ogłoszonych przez dyrektora lasów państwowych w zeszłym roku, w kwietniu zeszłego roku, to drewno też może być przeznaczane do elektrowni elektrociepłowni. I pozyskujemy go około 2 milionów metrów sześciennych rocznie. No i tak suma summarum, jeśli podliczymy wszystkie te rodzaje biomasy czy drewna pozyskiwanego w polskich lasach na cele energetyczne, to w ostatnich 4 latach było to około, w każdego roku, około 7,5 miliona metrów sześciennych, co odpowiada około 20% całkowitego pozyskania drewna w polskich lasach. Czyli można powiedzieć, że około 1/5 drewna, które pozyskuje, to jest drewno energetyczne. Okej, czyli tak, żeby zaspokoić ten apetyt na energię z drewna, tak, pozyskujemy coraz więcej drewna opałowego, coraz więcej pozostałości pozrębowych, wydajemy decyzje, które kwalifikują sortymenty drewna do tego, żeby można było je spalać w instalacjach bioenergetyki, ale też importujemy coraz więcej biomasy drzewnej. To jest wykres, który pokazuje w ciągu ostatnich 10 lat, czyli od momentu wprowadzenia dyrektywy RED do zeszłego roku, to ile biomasy drzewnej jest sprowadzane do Polski i z jakich krajów. Widzimy, że ten wzrost był dziewięciokrotny, o 900%. Co więcej, ważne jest to, skąd pochodzi ta biomasa. Jeszcze 10 lat temu większość biomasy, praktycznie no, bardzo, bardzo duża część, około połowy, sprowadzana była z krajów Unii Europejskiej, tak, z Niemiec, z Litwy, z krajów tego typu, tak, po prostu z państw członkowskich Unii Europejskiej. W tym momencie, w 2020 roku, to ten import z państw Unii jest praktycznie pomijalny i większość biomasy pochodzi z Białorusi, z Ukrainy, z Rosji. Dlaczego to jest ważne? No, jak możemy się spodziewać, te kraje nie mają najwyższych standardów ochrony
przyrody, bioróżnorodności, więc po prostu trudno mieć pewność, że spełnione są jakiekolwiek kryteria zrównoważonego rozwoju, pozyskując tą biomasę, która jest eksportowana do Polski. Co jest motorem rozwoju tego sektora bioenergetyki i wzrostu pozyskania biomasy drzewnej w Polsce? No znowu nie bez przyczyny coraz więcej tej biomasy pozyskujemy. Tak jak już mówiłem wcześniej, moc zainstalowana tych instalacji biomasowych wzrosła siedmiokrotnie w ciągu ostatnich lat, ale bardzo ważnym motorem tego są też po prostu mechanizmy wsparcia odnawialnych źródeł energii. Te dane, które tutaj pokazuję, pochodzą z raportów dotyczących postępu w promowaniu odnawialnych źródeł energii w Polsce, które wymieniają trzy rodzaje mechanizmów wsparcia bioenergetyki. I po obliczeniu całkowitej wartości tego wsparcia wychodzi, że w ciągu ostatnich 10 lat bioenergetyka i to tylko elektroenergetyka, tylko wspieranie produkcji energii elektrycznej z biomasy i tylko z biomasy stałej, to było około 21 miliardów złotych. To nie znaczy, że państwo przetransferowało tyle pieniędzy, część z tego to jest właśnie zwolnienie z podatku, no ale tyle pieniędzy na tyle została wsparta bioenergetyka. Oprócz tego są również dotacje, które wspierają powstawanie nowych instalacji bioenergetycznych. Po przeanalizowaniu dokumentów dotyczących właśnie tego wsparcia doszliśmy do takiej liczby, że w ostatnich 15 latach około 37 elektrociepłowni zasilanych biomasą otrzymało wsparcie i dziesiątki tysięcy gospodarstw domowych, tak jak już tutaj widzę, jest dyskusja na czacie, dziesiątki tysięcy gospodarstw domowych również uzyskało wsparcie na zmianę źródła ciepła na kotły opalane biomasą w ramach właśnie tego projektu Czyste Powietrze. Jakie są plany na przyszłość, jeśli chodzi o biomasę? Mamy różne plany dotyczące rozwoju energetyki w Polsce, czy też transformacji energetycznej w Polsce. Jeśli zobaczymy, popatrzymy sobie na okładkę Krajowego Planu Energii i Klimatu, no to zobaczymy właśnie takie zdjęcie tutaj, które macie u góry, które pokazuje panele fotowoltaiczne, las, jakąś łąkę. No ja myślę, że powinno się dodać drugą część tego do tej okładki tego planu, to co pokazuję tutaj na dole, czyli po prostu instalację spalającą biomasę, ponieważ w ciągu następnych 10 lat ten plan przewiduje 11 miliardów złotych nakładów inwestycyjnych w wytwarzanie samej energii elektrycznej z biomasy. Gro tych pieniędzy pójdzie na instalacje, które spalają biomasę drzewną. W większości z takich instalacji 80% spalanej biomasy to jest właśnie biomasa drzewna. Moc osiągalna instalacji, które wytwarzają energię tylko elektryczną, wykorzystują do tego biomasę, ma wzrosnąć w ciągu 15 lat, tak, ten plan tam odnosił się do wartości z 2015 roku, ma wzrosnąć prawie trzykrotnie, o 177%, a produkcja biomasy tylko krajowa, tak, nie mówimy tutaj o imporcie tej biomasy z zagranicy, ma wzrosnąć o połowę, tak, o połowę. Widzieliście, jak już wzrosła w ciągu ostatnich 15 lat? Ma wzrosnąć dodatkowo o połowę. Warto mieć też na uwadze, że 80% tej biomasy to jest właśnie biomasa drzewna. Do czego to prowadzi? Czy tak jakby do czego to się przyczynia? No do wzrostu intensyfikacji gospodarki leśnej w Polsce na pewno, tak? Ta intensywność gospodarki leśnej już i tak rośnie bardzo mocno. W ciągu kilkunastu lat, od 2006 do 2019 roku, ilość pozyskiwanego drewna w polskich lasach wzrosła o 10 milionów, to jest ponad 1/4. I też coraz większa część przyrastającego drewna w polskich lasach
jest wycinana, pozyskiwana każdego roku. W 2005 roku 45% przyrostu drzew została wycięta i pozyskana, a w 2019 roku to już było 74%. A jeśli popatrzymy na takie przewidywania opracowywane przez pracowników Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej, no to zakładając kontynuację modelu gospodarki leśnej, jaki mamy obecnie w Polsce, no te wartości może tak, będziemy wywozić 80, 80 kilka procent przyrostu drzew w ciągu najbliższych 10-15 lat. Ten rozwój sektora bioenergetyki będzie się przyczyniał do tego, że ta presja na pozyskiwanie coraz większej ilości biomasy drzewnej z lasów będzie jeszcze się wzmagać i jeszcze wzrastać. Jakie są tego efekty? Jakie są efekty tej intensyfikacji gospodarki leśnej? Trudno to ocenić, tak? Nie ma jakichś badań, które by to badały bezpośrednio wpływ pozyskania biomasy energetycznej na przyrodę w polskich lasach, ale warto powiedzieć, że według oficjalnych danych opartych na sprawozdaniach, które Polska wysyła do Komisji Europejskiej i potem opracowanych przez Europejską Agencję Środowiska, leśnictwo jest na pierwszym miejscu wśród zagrożeń, głównych zagrożeń dla chronionych siedlisk leśnych Natura 2000 znajdujących się w Polsce. A stan ochrony tych siedlisk nie jest najlepszy, tak? Tylko 24% tych ocenionych siedlisk było we właściwym stanie, według ostatniego takiego raportu złożonego do komisji. 28% zanotowało negatywny trend, czyli ich stan się po prostu pogorszył, a połowa była w niewłaściwym stanie i ich stan się nie zmienił, ale nie pogorszył się, ale też się nie polepszył. Czyli można powiedzieć tak krótko i prosto: stan lasów, tych chronionych nawet w Polsce, nie jest najlepszy i się pogarsza w przypadku 1/4 tych lasów. A największym zagrożeniem według ekspertów, którzy takie analizy przeprowadzają, jest leśnictwo. A oczywiście nie jest tak dlatego, że się nie pozyskuje drewna, tylko dlatego, że leśnictwo staje się coraz bardziej intensywne i coraz więcej się tego drewna pozyskuje w lasach. No jak to wygląda w Polsce? No tutaj widzicie, no chociażby taki przykład pozostałości pozrębowych pozyskanych w lesie i potem wysłanych do przetwórcy biomasy i prawdopodobnie do instalacji bioenergetycznej. Więc taki rodzaj biomasy się pozyskuje w polskich lasach i wysyła do elektrowni, ale dopuszczalne jest też pozyskiwane innego rodzaju biomasy. Tutaj trochę przechodzę do tego bezpośredniego wpływu na las. Ten las, większość osób, które interesuje się kwestiami gospodarki leśnej i wpływu gospodarki leśnej na lasy, bardzo dobrze zna. To jest tak zwany las ochronny Szast w Puszczy Piskiej. To jest miejsce, w którym kilka czy już chyba kilkanaście lat temu był po prostu duży wiatrołom, duża ilość drzew została złamana, powalona. I na części tego wiatrołomu został założony tak zwany drzewostan referencyjny. To tak zwany drzewostan referencyjny, czyli te drzewa zostały, ten las został pozostawiony do naturalnego po prostu odnowienia. I jak widzimy, mamy tam różnorodny las, bardzo dobrze się odnawiający, który pewnie za jakieś kilkanaście, kilkadziesiąt lat po prostu będzie fajnym lasem o charakterze naturalnym. Mamy martwe drzewa, które zapewniają siedlisk, których obecność wpływa pozytywnie na bioróżnorodność tego lasu. Mamy węgiel związany w tych drzewach, martwych drzewach, które tutaj pozostały, które powoli się rozkładają, tak? Otóż problem jest taki, że według decyzji, o których mówiłem, dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z zeszłego roku, z kwietnia zeszłego roku,
dopuszcza się pozyskanie drewna właśnie z takiego zaburzenia. Jeśli mamy jakiś wiatrołom, jeśli mamy najpierw na przykład gradację jakiegoś owada i potem drzewa są powalone na dużym terenie, takie drewno może zostać pozyskane i to ono może zostać uznane za drewno energetyczne, może być wywiezione do lasu, do jakiegoś zakładu, który przetworzy go na zrębki i spalone. Takie działanie jest bezsensowne z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności i klimatu. Jeśli byśmy pozostawili te drzewa w tym lesie, oczywiście one by się za jakiś czas rozłożyły, ale zdarzyłoby się to po wielu latach, a odrastające drzewa, które tutaj widzicie, zbilansowałyby tą ilość węgla, która jest w tym ekosystemie. Jeśli chodzi o różnorodność biologiczną, no chyba nie trzeba za wiele tłumaczyć. Oczywiście ona będzie większa, jeśli się pozostawi taki las, niż jeśli usuniemy wszystko z tego lasu i posadzimy tam monokulturę. Może dwa słowa teraz, mówiłem o wpływie na bioróżnorodność przede wszystkim, i dwa słowa teraz na temat tego, jak spalanie biomasy drzewnej, szczególnie specjalnie pozyskanych w tym celu kłód całych drzew, jaki ma wpływ na klimat. Trzeba mieć świadomość tego, że biomasa drzewna funkcjonuje w całym takim, powiedzmy, systemie obiegu węgla w przyrodzie, gdzie mamy różne rezerwuary węgla i między którymi ten węgiel przepływa. To, co jest ważne, mamy carbon stock in forest, czyli to jest węgiel, który jest związany w ekosystemie lasu. Jeśli decydujemy się, żeby to drewno pozyskać z tego lasu, no to ta ilość węgla związana w ekosystemie leśnym, czyli ten carbon stock in forest, oczywiście się zmniejsza. I teraz, w zależności od tego, co zrobimy z tym pozyskanym drewnem, w zależności od tego, co z nim zrobimy, wpływ tego pozyskania na klimat będzie bardzo różny. Jeśli wytworzymy z tego pozyskanego drewna jakieś produkty, które zwiążą węgiel na długi czas w sobie, stworzymy na przykład więźbę dachową albo meble, albo ściany czy coś takiego, stworzymy kolejny magazyn węgla w tych produktach, które przez długi czas będą utrzymywać go poza atmosferą. Jeśli spalimy to drewno, tutaj mamy takie palące się kłody, to drewno zostanie natychmiast, ten węgiel zostanie natychmiastowo uwolniony do atmosfery i będzie się przyczyniać do emisji, do ocieplania klimatu, do zmian klimatu. No i teraz tak. Wszystko zależy od tego, jeśli byście zadali pytanie, czy biomasa drzewna jest korzystna z punktu widzenia ograniczenia zmian klimatu. Wszystko zależy od tego, w jakim czasie rozpatrujemy wpływ tej biomasy na zmiany klimatu i od tego, jaki rodzaj biomasy będziemy spalać. Czy to będą całe kłody, całe drzewa może, czy to będą tylko odpady pozrębowe, czy to będzie, tak, no jaki to będzie rodzaj tej biomasy. Jeśli popatrzycie na ten wykres, on bardzo fajnie to obrazuje i bardzo łatwo to na nim wytłumaczyć. On pokazuje emisję węgla związane z wykorzystaniem dwóch źródeł energii. Fossil fuel, czyli ta zielona linia, to jest emisja związana ze spaleniem jakiegoś paliwa kopalnego. Widzicie, że ona jest mniej więcej równa od momentu emisji, potem z upływem czasu się nie zmienia, tak? Oś Y tutaj pokazuje, czyli ta pozioma pokazuje czas, tak? Oś X pokazuje emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Czyli w przypadku paliwa kopalnego ta emisja się raczej nie zmienia. W przypadku biomasy drzewnej, pozyskania chociażby, no właśnie, drzew w lesie, okej, tutaj mamy akurat do czynienia po prostu z pozyskaniem drewna w lesie, ta emisja
na początku jest wyższa niż emisja z paliw kopalnych, dlatego że drewno jest mniej kaloryczne niż węgiel czy niż gaz, więc w momencie spalenia emitowana jest większa ilość dwutlenku węgla do atmosfery niż by to było, gdybyśmy spalili węgiel lub gaz. No i oczywiście później, jeśli wytniemy te drzewa, coś się będzie działo z węglem w miejscu, w którym je wycięliśmy. Na początku odpady na początku dojdzie do jeszcze dodatkowej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Będą się rozkładać jakieś tam odpady pozrębowe, no i ten dwutlenek węgla będzie się dostawał do atmosfery. Później drzewa zaczną odrastać i będą wiązać ten dwutlenek węgla, wyciągać go z atmosfery. Czyli ta emisja całkowita będzie się zmniejszać coraz bardziej zmniejszać, coraz bardziej zmniejszać, coraz bardziej zmniejszać, aż dojdzie do momentu, kiedy będzie taka sama, jak w przypadku spalenia paliwa kopalnego. Tutaj oczywiście porównujemy wytworzenie tej samej ilości energii z tych dwóch źródeł, z jakiegoś paliwa kopalnego, zielona linia, i z biomasy drzewnej, czerwona linia. W tym momencie te emisje będą podobne i później emisje z wykorzystania biomasy drzewnej będą niższe niż z paliwa kopalnego. I teraz, jeśli zadacie pytanie, czy warto wykorzystywać biomasę drzewną do produkcji energii i czy warto zastępować paliwa kopalne właśnie biomasą drzewną, wszystko zależy od tego czasu, od tej niebieskiej strzałki, którą tutaj widzicie, czyli tego, po jakim czasie te emisje się zrównają i po jakim czasie emisje z jakiego rzędu jest te, zaraz będę o tym mówił. Albo może od razu powiem, to T może być od kilku lat albo kilkunastu raczej w przypadku jakichś odpadów pozrębowych. Jeśli to będą małe jakieś takie odpady pozrębowe, no to może to być nawet kilka lat. Jeśli to będą jakieś korzenie czy większe odpady pozrębowe, to może być kilkanaście, 20 lat. Jeśli to będą całe kłody, to w zależności oczywiście, jaki to był rodzaj lasu, to będzie kilkadziesiąt do nawet ponad 100 lat, jeśli pozyskujemy jeśli pozyskujemy drewno z dojrzałego drzewostanu, tak? No i teraz tak, ważne jeszcze, warto też powiedzieć, że ten moment, w którym te emisje się zrównują, nie oznacza, że wpływ na klimat spalenia biomasy drzewnej i spalenia tego paliwa kopalnego był taki sam. Dlatego, że przez cały ten okres ten węgiel, który się dostał do atmosfery, cały czas podgrzewał, tak upraszczając, podgrzewał nam planetę. Tak? Czyli dopiero w momencie, kiedy ten powiedzmy wpływ netto na klimat będzie taki sam, możemy mówić o tym, że wykorzystanie tej biomasy drzewnej było korzystne. Czyli to będzie troszeczkę kawałeczek na prawo od tej czarnej linii. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego to T jest ważne? Zgodnie z ustaleniami naukowców i zgodnie też z porozumieniami międzynarodowymi i polityką klimatyczną Polski, Unii Europejskiej, musimy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery dość mocno w ciągu następnych 10 lat, tak, i do zera w ciągu następnych 30 lat. Czyli możemy powiedzieć, że tak naprawdę każdy rodzaj biomasy drzewnej, które nie ograniczy w tej perspektywie czasowej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, no jest bezsensowny. I warto też mieć na uwadze to, że porównujemy tutaj wykorzystanie węgla albo gazu albo innych paliw kopalnych do wykorzystania biomasy. Jeśli byśmy to porównali do innych odnawialnych źródeł energii, no to te relacje między wpływem na klimat byłyby bardzo różne. Okej, i teraz tutaj jest takie fajne zestawienie z raportu właśnie Wspólnego Centrum Badawczego przy Komisji Europejskiej dotyczące tego, jakie rodzaje biomasy drzewnej, spalenie jakich rodzajów biomasy drzewnej, w jakim okresie czasu
będzie w porównaniu do spalenia paliw kopalnych, będzie mniej emisyjne. Czyli tak, mamy trzy okresy czasu: 10 lat, 50 lat i długi okres stulecia. Tutaj w wierszach widzimy różne rodzaje biomasy drzewnej, która może być spalona. Czerwony kolor oznacza, że spalenie tego rodzaju biomasy drzewnej w danym okresie czasu jest bardziej emisyjne niż spalenie paliw kopalnych. Żółty kolor oznacza, że jest porównywalnie emisyjne. Zielony oznacza, że jest mniej emisyjne niż gaz i węgiel. Znowu mówię, że porównujemy to do gazu i węgla, nie porównujemy do innych sposobów wytwarzania energii. Spalenie kłód z drzew lasów, zarówno strefy borealnej, jak i strefy umiarkowanej, lasów boralnych i strefy umiarkowanej, jest bardziej emisyjne od spalania paliw kopalnych, zarówno w takim krótkim okresie 10 lat, jak i w średnim okresie 50 lat. Czyli to jest totalnie bezsensowny sposób wytwarzania energii z punktu widzenia zmian klimatycznych. Jeśli chodzi o jakieś trzebieże, drewno z zieleni miejskiej, drewno z klęsk żywiołowych, w perspektywie 10 lat, czyli w tej perspektywie, w której musimy drastycznie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, te emisje są również podobne do emisji ze spalania węgla i gazu. Więc wciąż nie jest to dobre rozwiązanie, jeśli chcemy szybko ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Jedynymi rodzajami biomasy drzewnej, które w krótkim okresie czasu ograniczają wystarczające emisje gazów cieplarnianych do atmosfery, to jest właśnie ta wtórna biomasa drzewna, czyli drewno odpadowe z przetwórstwa, z przemysłu drzewnego, jakieś drewno pokonsumpcyjne i tego rodzaju biomasa. Bardzo, bardzo ważne, żeby mieć na uwadze ten horyzont czasowy, ponieważ potrzebujemy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych szybko, tak? Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby czekać. No, jakie są wnioski z tego wszystkiego i jakie są postulaty i co w naszej ocenie warto zrobić na takim poziomie, powiedzmy, politycznym, żeby wytworzyć odpowiednie ramy prawne do wykorzystania biomasy drzewnej w energetyce. Nie mówimy, że nie wolno wykorzystać biomasy, nie powinno się w ogóle wykorzystywać biomasy drzewnej do produkcji energii. Jest to pewnie niezbędne, jeśli chcemy utrzymać w produkcji energii, jeśli chcemy wytwarzać ciepło w naszych domach, jeśli chcemy jakoś przejść tą transformację energetyczną, ale musimy podejść do tego z głową. Czyli przede wszystkim nie powinniśmy wspierać spalania pierwotnej biomasy leśnej ani w domach, ani w sektorze energetyki. Nie powinniśmy dopłacać do tego, nie powinniśmy uznawać tak wytworzonej energii za niskoemisyjną i po prostu za OZE. Nie powinno się zaliczać takiej energii do spełniania celów produkcji energii z odnawialnych źródeł. Pieniądze, które w tym momencie wspierają wytwarzanie energii z pierwotnej biomasy drzewnej, powinny wspierać prawdziwie niskoemisyjne, czyste i odnawialne źródła energii, no takie jak energia wiatrowa, słoneczna, geotermalna i wsparcie efektywności energetycznej. To jest bardzo ważny punkt, tak mi się wydaje. I teraz tak, co jest bardzo ważne, to jest to, żeby to drewno i te odpady wykorzystywać w taki sposób, żeby w jak największym stopniu przyczyniło się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Czyli musimy stosować tak zwaną kaskadowy sposób wykorzystania materiału. Czyli biomasa drzewna powinna być uznawana za OZE i wykorzystywana do produkcji energii tylko i wyłącznie w takim przypadku, kiedy nie ma żadnego innego sposobu na jej wykorzystanie, czyli kiedy nie może być wytworzona do wyprodukowania trwałych materiałów, jakichś płyt, drewno podobnych, pochodnych i tak dalej. I piąty punkt jest bardzo ważny,
piąty punkt jest bardzo ważny, to wprowadzenie skutecznego systemu monitorowania pozyskania i wykorzystywania biomasy drzewnej. W tym momencie nie wiemy do końca, skąd ta biomasa pochodzi, nie wiemy, ile jakiego rodzaju biomasy się pali. Jeśli chcemy planować politykę klimatyczną i politykę środowiskową, musimy mieć te dane, musimy wiedzieć i tym powinno się zajmować państwo. I teraz tak, dlaczego my w ogóle o tym mówimy? Dlaczego ten temat w tym momencie jest bardzo ważny? Jak większość z was prawdopodobnie się orientuje, Unia Europejska pod koniec 2019 roku ogłosiła taki dość ambitny plan dojścia do neutralności klimatycznej w 2050 roku i zatrzymania trendu utraty bioróżnorodności i nazwała tą politykę Europejskim Zielonym Ładem. W ramach tego Europejskiego Zielonego Ładu został opracowany tak zwany pakiet klimatyczny i ten pakiet klimatyczny, w ramach tego pakietu klimatycznego przeprowadzana jest rewizja dyrektywy RED, czyli tej dyrektywy Renewable Energy Directive, dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii z źródeł odnawialnych. Komisja Europejska zaproponowała projekt tej rewizji w lipcu zeszłego roku i zaproponowała, żeby cel udziału OZE na 2030 rok na poziomie Unii Europejskiej podwyższyć z 32 do 40%. Wzmocniła również kryteria zrównoważonego rozwoju dotyczące biomasy leśnej. To są takie kryteria, które określają, kiedy biomasę leśną można uznać właśnie za to OZE i kiedy może ona uzyskać wsparcie ze środków publicznych. Komisja zaproponowała, żeby wzmocnić te kryteria, między innymi określając, że ta biomasa nie powinna być pozyskiwana z lasów pierwotnych i starodrzewów, z lasów o wysokiej różnorodności biologicznej, żeby nie wspierać instalacji, które produkują tylko energię elektryczną, wykorzystując tą biomasę. Jest tam szereg tych kryteriów zrównoważonego rozwoju. Między innymi, żeby nie wykorzystywać drewna tartacznego i tak dalej. Wciąż ta rewizja, ta propozycja rewizji nie zmienia faktu, że w ramach tej dyrektywy OZE, tak ją nazwijmy, dyrektywy RED, biomasa leśna będzie uznawana za odnawialne źródło energii, będzie uznawana za niskoemisyjne źródło energii, wciąż będzie mogła liczyć na wsparcie ze środków publicznych, na mechanizmy wsparcia dla odnawialnych źródeł energii i w połączeniu z podwyższeniem ambicji klimatycznych Unii Europejskiej, podwyższeniem ambicji dotyczących udziału OZE w produkcji energii, tak naprawdę paradoksalnie z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do intensyfikacji pozyskania drewna energetycznego i jeśli będzie się pozyskiwać te kłody całe, a widzimy, że to się dzieje, no to po prostu zadziała, będzie kontrproduktywna, po prostu przyczyni się do wzrostu emisji dwutlenku węgla do atmosfery w tym horyzoncie czasowym, który nas interesuje z punktu widzenia ograniczenia zmian klimatu. Co jest ważne, to ta rewizja dyrektywy RED II nie jest jeszcze sprawą przesądzoną. Komisja przedstawiła jakąś propozycję. W tym momencie ta propozycja jest przedmiotem debaty Rady Unii Europejskiej, czyli takiego gremium ministerialnego, które musi się zgodzić na tą rewizję, a także Parlamentu Europejskiego. I teraz jest możliwość, zarówno Rada Unii Europejskiej, jak i Parlament Europejski mogą wprowadzić poprawki do tej rewizji dyrektywy RED II, mogą na nią wpływać. W tym momencie jest bardzo ważny moment, ponieważ komisje Parlamentu Europejskiego, które zajmują się tą sprawą, będą wypracowywać swoje stanowiska dotyczące tej rewizji, które potem zostaną sformułowane w formie sprawozdania, propozycji sprawozdania,
które potem będzie dyskutowane i głosowane na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego. Jedną z takich komisji, która debatuje nad tym dokumentem w tym momencie, to jest komisja ENVI, czyli komisja zajmująca się między innymi środowiskiem. W przyszłym tygodniu europarlamentarzyści z tej komisji będą mieli właśnie debatę dotyczącą tego, jakie poprawki powinny zostać zgłoszone i wprowadzone do tej propozycji Komisji Europejskiej. No i potem będą mieli tydzień, żeby te poprawki wprowadzić. My staramy się przekonać posłów i tej komisji, i innych komisji również do tego, żeby zapewnili to, o czym mówiłem wcześniej. Czyli żeby te 5 punktów, które tutaj przedstawiłem wcześniej, zostało wpisanych do dyrektywy o promowaniu stosowania źródeł energii ze źródeł odnawialnych. Czyli żeby przestać traktować pierwotną biomasę leśną za niskoemisyjne i odnawialne źródła energii, żeby przestać ją wspierać finansowo, żeby przestać zaliczać ją do celów dotyczących udziału OZE w produkcji energii, żeby zastosować tą metodę kaskadowego wykorzystania biomasy w produkcji energii, czyli wykorzystywać odpady tylko wtedy, jeśli nie możemy zrobić z niej trwałych produktów. Dlaczego mówię o tym? Dlatego, że jest potrzeba zaangażowania i jest możliwość zwrócenia się do tych europarlamentarzystów i poproszenia ich o to, żeby właśnie zaproponowali takie poprawki i poparli takie poprawki w czasie debaty, która się będzie odbywać w przyszłym tygodniu. Proponujemy wam taki rodzaj zaangażowania. Ja przygotowałem nawet, proponujemy po prostu napisanie do tych posłów. Tych posłów jest 8, jeśli mówię teraz oczywiście o polskich europarlamentarzystach. Ich jest 8 i my już do nich pisaliśmy wielokrotnie, z częścią z nich rozmawiamy, ale uważamy, że jeśli obywatele, obywatelki Polski napiszą do nich i napisze do nich wiele obywateli i obywatelek, no to ich uwaga zostanie zwrócona na ten problem. Trzeba mieć świadomość tego, że europarlamentarzyści mają szereg różnych dokumentów, którymi się muszą zajmować i jeśli ich uwaga nie zostanie zwrócona na konkretny dokument, no to po prostu się tym nie zajmą. Dlatego proponujemy napisanie do nich, ażeby ułatwić zrobienie tego, wręcz przygotowaliśmy taką troszeczkę instrukcję i nawet propozycję listu, który można wysłać europarlamentarzystom. Ja zaraz, okej. Okay. Powinniście zobaczyć teraz u góry swojego swojego ekranu taki przycisk list. Ja wypróbuję, czy on działa. Jeśli na niego klikniecie, zobaczycie, powinien wam się wyświetlić PDF, w którym na samym początku jest opisany problem właśnie tego wykorzystania biomasy leśnej w produkcji energii i to, co się dzieje w tym momencie w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, w Radzie Unii Europejskiej. Jeśli was interesuje, zachęcam do przeczytania pierwszej strony, żeby podejmować świadome decyzje i pisać, jeśli uważacie to, co jest opisane w tym na początku tego dokumentu za istotne. Na drugiej stronie i na trzeciej stronie dajemy wam propozycję listu, który możecie wykorzystać wraz z adresami do członków komisji ENVI, oczywiście polskich członków komisji ENVI. Te propozycje listów to są oczywiście tylko sugestie. Napiszcie do nich, co uważacie, ale według mnie w tych listach jest zawarte takie meritum tego, na co warto zwrócić uwagę europarlamentarzystów. Więc bardzo zachęcam do tego, żeby do nich napisać. Debata jest
2 lutego, czyli w przyszłą środę. Więc jeśli między dzisiaj a poniedziałkiem do nich napiszecie, to jest szansa, że ta sprawa, że ich uwaga zostanie zwrócona na tą kwestię. Okej, tyle chciałem Wam powiedzieć. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze raz proszę o zaangażowanie i jeśli macie jakieś pytania, to zachęcam do ich zadania i jestem tutaj, żeby odpowiadać i też Michał na pewno będzie odpowiadał. Ja od razu widzę tutaj taki napis, no dobra, napiszę, ale gdzie są naukowcy? No słuchajcie, naukowcy zaangażowali się w tą kwestię. W 2020 roku, podejrzewam, że pamiętacie, była nowelizowana ustawa OZE w Polsce, była zmiana definicji drewna energetycznego, która pozwalała, dopuszczała wykorzystanie dodatkowych rodzajów drewna, między innymi takiego drewna pochłaniaczowego i tak dalej, w produkcji energii. I wtedy naukowcy się odezwali w tej sprawie. Ponad 50 naukowców zrzeszonych głównie w nauce dla przyrody napisało taki list sprzeciwiający tej kwestii. Oprócz tego już w 2018 roku, o ile się nie mylę, naukowcy pisali do Komisji Europejskiej, sprzeciwiając się właśnie wykorzystaniu biomasy drzewnej w produkcji energii. To był chyba list 500 naukowców, o ile się nie mylę. Więc naukowcy się w jakiś sposób tam angażują. Tutaj widzę, że jest napisane 50% naukowców jest za, a reszta przeciw. No, w dużym stopniu ci, którzy są za, to są naukowcy, którzy pomagają opracować raporty Bioenergy Europe na przykład, albo innych takich instytucji. Czy slajdy z prezentacji będą dostępne dla uczestniczek i uczestników? Myślę, że tak, jak najbardziej. To ja tylko dopowiem, że jeżeli tutaj Augustyn się zgodzi, właśnie to prezentacja łącznie z filmem znajdzie się na naszej stronie webinarowej, którą znajdziecie w zakładce Co robimy na stronie pracownia.org.pl, webinary i w następnym tygodniu powinno się tam to wszystko znaleźć. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, bo widziałem też, że Michał odpowiadał w trakcie, jeżeli są jakieś pytania, na które nie odpowiedzieliśmy, możecie je teraz wpisywać i możemy je też prezentować na dużym ekranie i będziemy prosili Michała i Augustyna, żeby odpowiadali. Ja tylko powiem jeszcze może o jednej rzeczy. Nie poruszyłem tutaj w ogóle wątku, który jest bardzo ważny, czyli wpływu spalania jakiegokolwiek rodzaju biomasy drzewnej. I tutaj już nie ma tak naprawdę różnicy, czy to jest biomasa wtórna, czy pierwotna, czy to są całe drzewa, czy to są jakieś odpady pozrębowe. Nie powiedziałem o wpływie na powietrze, tak? Nie chcę mówić, bo nie czuję się wystarczająco mocny w tym temacie. Ale taki uproszczony wniosek jest taki, że spalanie każdego rodzaju biomasy drzewnej negatywnie wpływa na czystość powietrza, tak? A wiemy, że w Polsce jesteśmy krajem, który no niestety jest niechlubnym liderem złej jakości powietrza. Michale, chyba ciebie cały czas nie słychać. Przynajmniej my cię nie słyszymy. Czy ktoś słyszy Michała poza nami? Znaczy, my nie słyszymy właśnie. Nie. Okej, dzięki. To znaczy nie, to Gutek tutaj będzie sam sobie radził z odpowiadaniem na pytania w takim razie. Dodam tylko tyle, że Michał wprawdzie nie może teraz przemówić z powodu mikrofonu, natomiast przemówi na piśmie już w najbliższym numerze miesięcznika Dzikie Życie, które w następnym tygodniu się ukaże. Będzie artykuł Michała dotyczący właśnie kwestii biomasy. Także zachęcamy. Będziemy też o tym pisali na naszym Facebooku na pewno, na stronie Dzikiego Życia, na profilu Dzikiego Życia też znajdziecie na pewno informacje, gdzie kupić i jak dostać ten numer. A, widzę, że tutaj jest napisane.
Ten wykres jest trochę pokręcony i do tego wykres zaczyna się teraz, czyli w chwili zero. No, to o czym pisze Paweł, no to jest oczywiście jakiś tam temat debaty między osobami, które zajmują się, między naukowcami, którzy publikują pracę na temat wykorzystania bioenergii, czy powinno się zaczynać liczyć emisję z biomasy w momencie, w którym te drzewa są wycięte, czy liczyć cały od momentu, kiedy te drzewa zaczęły rosnąć i zaczęły wiązać dwutlenek węgla z atmosfery. No, ja jestem zdania takiego, że żeby upraszczać tą sprawę i po prostu jeśli wycinamy drzewa i je palimy, no to emitujemy dwutlenek węgla do atmosfery. Jeśli mamy alternatywy i możemy ich nie wyciąć i nie spalić, no to ten węgiel będzie tam związany. Więc dlatego ten wykres zaczyna się w momencie spalenia. Chodziło oczywiście o wykres dotyczący emisji. Czy ten list będzie tak? Będzie dostępny. Gutek, być może ja będę po prostu wrzucał te pytania na tablicę. Może będzie łatwiej to. Chyba będzie łatwiej. Tak. To no, proszę bardzo. Pytanie od Łukasza. Czy ktoś liczył emisję transportu biomasy, na przykład lasów z Syberii do europejskich elektrowni? Tak, są takie prace i ja niestety no, teraz z głowy nie powiem, ale były takie prace, które chociażby obliczają emisję, znaczy nie wiem czy z Syberii, ale ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ sporo biomasy drzewnej jest importowane do Europy i tutaj głównie do Wielkiej Brytanii, dlatego nie mówię, że do Unii Europejskiej, do Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych. No i te emisje były liczone. Są takie prace. Jeśli napiszesz do mnie na augustyn@pracownia.org.pl, to mogę podesłać takie pracki. Teraz z głowy nie pamiętam. Tu jest kolejne pytanie od Michała. Wprawdzie do Michała Kolbusza, który nie może się wypowiedzieć, więc Gutek, czy znasz odpowiedź na pytanie pana Michała? Mam pytanie do Michała Kolbusza. W ilu elektrowniach w Polsce palimy biomasę? Muszę przyznać, że muszę w takim razie zajrzeć sobie do. Ale zaraz powiem. Muszę sobie zajrzeć, bo nie chcę mówić tak bez. Okej. Tak, no na pewno to jest elektrownia Połaniec, na pewno to jest elektrownia Konin, Jaworzno, Stalowa Wola, Tak, no więc wydaje mi się, że to są te. I to są te, które mają bloki po prostu, jakieś bloki w całości opalane biomasą, tak? Oprócz tego mamy też kwestię współspalania, tak? I tutaj no, bardzo duża część tych elektrowni po prostu współspala biomasę z węglem. Już mogę publikować kolejne pytanie. I też oczywiście elektrociepłownie. Bardzo ważne są też elektrociepłownie, bo bardzo dużo się wykorzystuje biomasy drzewnej w elektrociepłowniach. W Białymstoku chociażby, no w tych siekierkach, w Tychach, w Elblągu, w Szczecinie, w Czechnicy, w Kielcach. Teraz patrzę akurat na listę taką, którą sobie zrobiliśmy.
Oprócz tego ciepłownie, których jest przynajmniej kilkanaście, które są zasilane w większości biomasą drewną. To kolejne pytanie od pana Wojciecha Ręcickiego. Słyszałem, że są badania naukowców w Szwecji, z których wynika, że rosnące nowe drzewo przez 30 lat swojego wzrostu emituje więcej CO2 z gleby niż pochłania jego wzrost. Czy wiecie coś o tym? No tak, też czytałem takie opracowania, które mówią, że na początku rozwoju drzewostanu, powiedzmy, emisje są większe niż pochłanianie, czyli dochodzi do emisji netto. I to jest tylko kolejny argument za tym, żeby nie zakładać zrębów zupełnych i jak to się dzieje niestety w niektórych państwach, i nie wykorzystywać tego drewna do produkcji energii, ponieważ ten wykres, który ja przedstawiłem, no jak widzieliście, gdzieś tam zakładał, że. No i właśnie tak naprawdę było to pokazane też na tym wykresie. Na początku tego okresu, kiedy pozyskujemy to drewno, zanim będzie dochodzić do negatywnej emisji, dochodzi do emisji netto po prostu. Czyli tak jest. Dobra, to jeszcze jedno pytanie, bo zbliżamy się do tych naszej magicznej 1,5 godziny, więc. Okej. Większość biomasy, którą palimy, to jest biomasa pochodząca z zasobów krajowych. O ile się nie mylę, to są proporcje 85% do 15%. Mniej więcej tak. Dobrze, to pytanie od Agnieszki. Jaki wpływ na poziom emisji CO2 ma palenie biomasy, a tym samym na liczbę uprawnień do emisji CO2 i oczywiście koszty tych uprawnień? Czy są jakieś opracowania na ten temat? Michał, czy ty możesz coś powiedzieć o tych uprawnieniach albo napisać? Raczej napisać. Ja proszę Michała, ponieważ my współpracujemy i czy. Dla mnie pytanie jest niejasne, Michał. Współpracujemy i Michał wie więcej o niektórych rzeczach, a ja o niektórych, więc po prostu dlatego. Aha, no to może warto powiedzieć, może ja to roz... nie wiem, czy ja to rozumiem. Chyba rozumiem. Więc tak, emisje ze spalania biomasy drzewnej w energetyce są uznawane za zerowe. To znaczy, że ta emisja ze spalonego drewna nie jest liczona w sektorze energetyki. Ona jest liczona w sektorze LULUCF, czyli Land Use Change and Forestry, czyli użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa. Czyli ta emisja związana z wykorzystaniem biomasy drzewnej w energetyce jest liczona w momencie pozyskiwania drewna. Czyli to drewno, które jest pozyskiwane na cele energetyczne w lesie, czy w innych terenach zadrzewionych, jest to drewno, które jest pozyskane, jest liczone jakby od razu cały dwutlenek węgla, cały węgiel związany w tych drzewach został emitowany natychmiastowo do atmosfery. Więc w taki sposób się to liczy. Czyli tak, czyli ta emisja będzie nie w systemie uprawnień do emisji CO2, tylko będzie wpływać na emisję w sektorze LULUCF. Jaki pomysł ma? Jaki pomysł? No to założenie tak naprawdę, że drewno jest odnawialnym źródłem energii i że jest niskoemisyjne. To znaczy, opiera się to na takim założeniu, że drewno, węgiel, może tak, osoby, które to tłumaczą, mówią, że węgiel węglowi nierówny. To znaczy, ten węgiel, który jest w paliwach kopalnych,
nie można go uznawać za taki sam węgiel jak węgiel w drzewach. Dlaczego? Ponieważ ten węgiel, który jest w paliwach kopalnych, to jest węgiel, który został związany miliony lat temu, tak? I nie jest w tym szybkim obiegu węgla w przyrodzie, tak? Tylko gdybyśmy go nie spalili, no to by sobie gdzieś tam był w tych paliwach kopalnych przez następne tysiące czy miliony lat. Więc spalając te paliwa kopalne, dodajemy dodatkowy węgiel do tego szybkiego obiegu, do atmosfery, który inaczej by się tam nie pojawił. Jeśli palimy drzewa, to jest węgiel, który wcześniej był związany w tym ekosystemie leśnym i który później może być z powrotem związany przez odrastające drzewa. Czyli nie dodajemy żadnego dodatkowego węgla do tego obiegu szybkiego, tylko zmieniamy miejsce, w którym ono jest. Nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłem. Nie wiem, osoba, która zadawała to pytanie, czy to było sensowne. Wybaczcie, ale jestem też zmęczony, jest dość późno. Tak, czyli zasadniczo węgiel z paliw kopalnych to jest dodawanie węgla, który inaczej byłby do atmosfery, który inaczej byłby związany w tych paliwach kopalnych przez miliony lat i by się nie dostał do atmosfery, a palenie drzew dodaje do atmosfery węgiel, który i tak potem zostanie związany przez odrastające drzewa. I nie jest to węgiel, który inaczej by się nie dostał do tego szybkiego cyklu. Bardzo Ci dziękujemy, Augustyn. Mija nam powoli czas, też nie chcemy przetrzymywać, też jesteś zmęczony po półtorej godziny mówienia. Także dziękujemy, zapraszamy na kolejne webinary. Tutaj pozwoliłem sobie zaprezentować naszą grafikę związaną z 1%, bo czas 1% się zaczął. My również jesteśmy organizacją pożytku publicznego i 1% jest dla nas jakby ważną częścią finansowania naszych działań, także takich raportów jak ten, który powstaje, czy te, które Gutek już realizował wcześniej. Także zachęcamy do korzystania, jest to bezpłatna forma, na naszej stronie też znajdziecie odnośniki do 1% i pewne pomoce. Bardzo dziękujemy za obecność, za pytania, za komentarze i za 2 tygodnie będzie kolejny webinar, o czym będziemy informowali mailowo i na naszym Facebooku. Także bardzo... Ja jeszcze tylko na sam koniec przypomnę o tym guziczku list i zachęcam bardzo, bardzo serdecznie do napisania do europarlamentarzystów. Niech usłyszą po prostu, czego przynajmniej część ludzi się domaga, czy czego chce i jakiej polityki klimatycznej chce. Tak jest. Dziękujemy też za wysyłanie listów, bo tu dostajemy już powiadomienia, że listy już są wysyłane, więc działacie bardzo szybko. Cieszymy się i możecie udostępniać również ten link innym osobom. Ja ten link wrzuciłem na czacie. Mogę go podpiąć jeszcze, ale to można też go po prostu skopiować z tego przycisku, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, ale osobom, które były na webinarze i zostawiły też swojego maila, wyślemy wiadomości na pewno. Czy podzielimy się dziś na Facebooku jeszcze. Także dzięki jeszcze raz i dzięki Gutek. Michałowi też dziękujemy za tu aktywne bardzo odpowiadanie na pytania na czacie. I do zobaczenia i do usłyszenia. Dzięki.